Witajcie, nazywam się Ewelina Naturia-Pańczyk i prowadzę w Warszawie Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Wirtualnych, gdzie prowadzimy terapię wirtualnej rzeczywistości, która pomaga we wszystkich zaburzeniach zdrowia psychicznego, również w zespole Aspergera i w autyzmie. Chciałabym pokazać Wam historię Stasia, 22-latka z autoagresywnym autyzmem, który przyjechał do naszego instytutu, a efekty jego terapii wirtualnej rzeczywistości i to, co ta terapia wyzwoliła w nim, zainspirowała go do podejmowania kolejnych działań, jest dla nas niezwykłym i wspaniałym doświadczeniem. Ale więcej o tym opowiedzą rodzice Stasia. Zapraszam do obejrzenia materiału. Kamila, twój syn Staś ma teraz 22 lata. Tak. Ma autyzm. Tak, diagnoza w 2005 roku była dla mnie bardzo trudnym przeżyciem. Staś ma diagnozę z trzech miejsc. Są to miejsca w Warszawie, Fundacja Synapsis, Instytut na Wiśniowej w Warszawie, Scholar, Instytut Matki i Dziecka na Kasprzaka w Warszawie, więc ja nie mogłam się pogodzić z tą diagnozą, dlatego w tylu miejscach byłam, nie wiem, po to, żeby ktoś mi powiedział, że to nie do końca jest to, że to coś innego, ale generalnie tak. Jakby Synapsis, która jest tutaj najdłużej działającą fundacją, i doktor Weroniszewski powiedzieli, że tak, to jest autyzm. Byliście u nas w Warszawie, w Instytucie Świadomości. Co tam się wydarzyło? No, miejsce magiczne, można powiedzieć. Bardzo dużo wrażeń wzrokowych, dotykowych, słuchowych. To, co dla osób z autyzmem jest ważne, że mogą doświadczyć wszelkiego rodzaju bodźców, które wpływają na ich odczucia, prawda, na pracę mózgu, na zmysły, więc to mi się bardzo podobało i Stasiowi również. Taką idealną dla niego sprawą to była gra na bębenku, wtedy kiedy sam tworzył muzykę, dotykał go w różny sposób, dłońmi, rękami, palcami samymi próbował, prawda, i był wtedy naprawdę szczęśliwy i skupiony przede wszystkim, bo ze Stasiem jest tak, że jednak ta koncentracja jest dosyć krótka, a żeby pewne rzeczy przekazać, no to ważny jest ten element, żeby on był skoncentrowany i skupiony na danej czynności, więc na pewno muzyka. No i druga rzecz, okulary. VR. Okulary VR, tak, gdzie przez 12 minut on po prostu słuchał. Słuchał, oglądał to, co te obrazy, ten głos, który do niego mówił, i wykonywał te czynności bardziej, mniej precyzyjnie, ale zawsze starał się, żeby to było zrobione. I no to, że był w fotelu obrotowym, on bardzo lubi tą stymulację fotelu obrotowego, i pewnie to, że się czuł tam bezpiecznie. Także zdecydowaliście, żeby tą terapię również prowadzić w domu samodzielnie. Zdecydowaliście się. Dlaczego? Tak, ponieważ każda minuta, każda sekunda w zasadzie, kiedy on może się skoncentrować, to jest cenna, dlatego że wtedy więcej informacji możemy mu przekazać, więcej on też bodźców odbiera, prawda? Ale musi być koncentracja, ponieważ niestety mózgi dzieci z autyzmem to jest jeden z takich, no, problemów największych, że nie koncentrują się, one bardzo szybko się rozpraszają. Każdy element za dużo może spowodować, że już nie będzie tej koncentracji. A tutaj jednak nie ma dostępu do innych bodźców, są tylko okulary, jest obraz w okularach, jest głos w słuchawkach, i to jest, na pewno buduje to skupienie o wiele silniej.
Stasiu u nas skupił się najbardziej na programie górskiego wodospadu i tej wody płynącej w takim strumyczku, bardzo delikatnie, powolutku. Ja dzięki laptopowi, tabletowi widziałam wszystko na podglądzie. I czy to dla Ciebie jako mamy jest ważne, ciekawe, na co Twoje dziecko zwraca uwagę w tych programach terapeutycznych, których jest 15? Czy to jest dla Ciebie informacja ważna? Tak, na pewno, dlatego że Stasiek w ogóle lubi wodę, prawda? W ogóle woda od zawsze towarzyszyła nam dosyć blisko, bo chodził i na basen, na zajęcia w basenie, Łotsu, mieliśmy takie zajęcia nawet. Zawsze lubił rzucanie kamyków do wody, prawda? Gdzie ten plusk i później chodzenie bosymi stopami również, więc no na pewno woda jest tutaj takim elementem, który na pewno go uspokaja, który powoduje, że on czuje się dobrze z tym. I myślę, że to w tej terapii wychodzi, ponieważ no jeżeli jest 15 programów, każdy program przedstawia jakby inny obraz, to faktycznie ta woda jest dla niego ważna. I wtedy na przykład no można wykorzystać to w dalszej terapii, prawda, że woda tu, czy nawet miejsce, prawda, i czas, żeby to było takie kompatybilne z tym, co się dzieje. A jak z Twojej perspektywy mamy, która ma 22-letnie doświadczenie z osobą, dzieckiem, synem z autyzmem, jaki potencjał terapeutyczny dla Ciebie stanowią te okulary VR-owe, ta terapia? W czym one mogą pomóc osobom, dzieciom z autyzmem, ale też rodzicom takich osób i dzieci? No na pewno w wyciszeniu się. Dlatego, że no niestety mieszkanie, życie z osobą, która ma autyzm i ma swoje różne procedury, jak my to nazywamy, na przykład pójście spać, to jest 2 godziny u nas, na przykład, bo Staś musi wykonać ileś tam czynności, zanim położy się spać. I na pewno to pomoże się tak uspokoić, zdystansować do tego, że dlaczego ja się denerwuję, przecież to tak jest, to tak na razie musi być, spróbuję coś zmienić, ale na razie muszę też być świadoma i spokojna, że to nie jest jego złośliwość, czy to nie jest jego zła wola, tylko on po prostu tak ma skonstruowany mózg i tak działa. Więc to na pewno w tym pomoże. Na pewno to, co powiedziałam wcześniej, pomoże w koncentracji. To jest no, nieodzowny element, żeby cokolwiek nauczyć Staśka, czy w ogóle osobę z problemem, musi być skoncentrowana na zadaniu. A no, na pewno ta terapia pomoże, prawda? Pomoże się też wyciszyć, bo no niestety tutaj tych bodźców nie ma za dużo, prawda? Więc te elementy terapii mają taki zbalansowaną ilość bodźców, która pozwala, że ta osoba się skupi na tyle, żeby po prostu ten odbiór nie był dla niej bolesny, bo pewnie to w ten sposób odczuwają osoby z autyzmem, więc no, to jest ważne dla dziecka, dla osoby dorosłej z problemem, natomiast no, dla rodziców tym bardziej, żeby zrozumieć ten świat, to jak funkcjonuje, no, muszą też poczuć to, co on może czuć. I zadbać też o to swoje zdrowie psychiczne, prawda, w tym wszystkim. I zarówno na początku tej drogi, no jak i do końca życia tak naprawdę, bo tutaj ten proces terapeutyczny czy proces... Trwa całe życie. Trwa całe życie. To nie jest stąd dotąd i od tej do tej godziny. To jest 24 godziny, 365 dni w roku i do końca życia. Tutaj u Was prowadzimy taką terapię, która jest skonstruowana z kilku elementów. Dzięki temu, że macie przepiękną przestrzeń i można z niej korzystać, nie jest to sala, prawda, doświadczania świata. Pogoda pozwala. Pogoda pozwala i piękna natura i przestrzeń pozwala. To terapia wirtualnej rzeczywistości, VR, Hang, czyli właśnie bębenek, który Staś ukochał i wraca do niego co chwilę. Dzwonki. Tak naprawdę dzwonki, koszy, które powodują przestrzeń, która jest inspirująca, ciekawa i taka harmonizująca, prawda? Gdzie za każdym... Tak, ale zapachy. Właśnie. Światło, zapachy świec, prawda? Zapachy skoszonej trawy, zapachy kawy. No mój syn uwielbia kawę, więc no, kawa jest tutaj nieodzownym elementem w naszym życiu, bo musi być ten zapach, smak i to go pewnie w jakiś tam stopniu też pobudza, ale na pewno wszystko, co działa na zmysły, tak jednocześnie, prawda? Tak. Ale nie tak nachalnie, tylko tak harmonijnie. Myślę, że to pomaga się rozwijać, pomaga mu się też tak wyciszać
i że on sam próbuje właśnie pewne rzeczy dotykać, wchodzić w to, bierze bębenek, gra na bębenku, dotyka dzwonków, dzwoni tym dzwonem takim spiżowym, tak, jak nazywam, więc no wszystkie te elementy są tutaj istotne. Ale istotne jest chyba też towarzystwo innych, prawda? On naśladuje osoby, prawda? Mhm. Nawet jak mamy tutaj Tyrolkę, on zjeżdża, to najpierw musiał zobaczyć, że ktoś zjedzie, potem dopiero on. Tak jakby on, trudno by mu było zainicjować tak, jakąś aktywność, gdyby on tego nie zobaczył u kogoś i zobaczył, aha, jest okej, okay, jest bezpiecznie, jest fajne, spróbuję. I to myślę, że to jest na tej... Niezwykle byliśmy dumni, jak Staś po prostu wszedł na Tyrolkę i zjechał raz, później z tej wyższej wysokości i wszystko naraz sprawiło, że no miał uśmiech na twarzy. Tak, to było dla niego też nowe doświadczenie, prawda, bo on tak pędził przez tą przestrzeń i na pewno te wrażenia, prawda, były dla niego nowe i ciekawe, bo chciał więcej. Właśnie, to jest najważniejsze, żeby chciał więcej, prawda? Bardzo ci dziękuję, Kamila. Ja również dziękuję. Zapraszamy na stronę Instytutu Świadomości www.instytutświadomości.online i na nasze social media, żeby dowiedzieć się więcej o terapii wirtualnej rzeczywistości, również dla osób z autyzmem. Zapraszamy.